bramy więzienne za mną, prawo moralne we mnie. Kamratki i kamraci, widziałem wilka w klatce w zoo. Wszystkie inne zwierzęta w zoo były u siebie, nawet tygrysy, takie przynajmniej sprawiały wrażenie. Nie widziałem w ich oczach niezgody na zoo. Lis na przykład patrzył na mnie i miałem wrażenie, że udaje, że nie jest lisem, że jest zwierzątkiem, do którego specjalnie przyszedłem, aby mu coś dać do jedzenia. O małpach nie wspomnę, bo one świetnie bawiły się naszym ludzi widokiem. Zawsze przy małpach mam takie wrażenie, że to one nas obserwują, a nie my ich. Albo nawet traktują nas jako widownię, która przecież kupiła bilet specjalnie dla nich. Nawet żyrafa nie sprawiła wrażenia, że ma problem z za małym wybiegiem. O kopytnych nie wspomnę, czy to parzysto, czy nieparzysto kopytnych. Chociaż muszę przyznać, że pięknego konia, rumaka, pędziwiatra w zoo nigdy nie widziałem. Jak i zwykłej, a niezwykłej przecież krasuli, krowy, żywicielki, pocieszycielki, niezawodnej, też nie widziałem. O gadach, rybach nie będę pisał, bo nawet nie lubię ich oglądać. Nigdy nie miałem z nimi żadnej komunikacji i w przypadku ryb to rodziła się we mnie do nich empatia, kiedy były w za małych akwariach. Ból we mnie wywołuje oglądanie w zoo ptaków, nawet tych egzotycznych, kolorowych. Sprawa ich niewoli jest dla mnie bezdyskusyjna. Są w niewoli. Ale wilk, wilk w zoo, to dla mnie obraz zbrodni człowieka względem wilka. Jego milczenie jest ignorowaniem ludzi, którzy patrzą się na jego wilcze upodlenie i hańbę. Jego pozorny spokój, jak się nam ludziom wydaje, pogodzenie z losem, mogę porównać ze spokojem, jaki wywołuje w nas uzbrojona mina przeciwpancerna. Wilk nie udaje nawet tego spokoju. Wilk czeka, jak mina, na tę okazję, która pozwoli mu eksplodować potężną energią i wyrwać się na wolność do życia, zupełnie odwrotnie do bezmyślnej miny. Możliwe, że w tym momencie eksplozji wilk stoczy okrutną walkę o życie. Możliwe. O wolność. Możliwe. Wilk nigdy nie przejdzie na służbę człowiekowi. Wilk to nie pies. Sam nie wiem, jak to się mogło stać, że przed tysiącami lat, jak to mówią, wilk zszedł na psy i zaczął wiernie wpatrywać się w oczy człowieka i znosić jego przez tysiące lat zdradzieckie upokorzenie wobec psa. Dlaczego jedne wilki spsiały, a inne do dziś nawet w zoo zostały wilkami? Nie, nie, kamraci i kamratki, wilki nie spsiały. To psy istniały równolegle z wilkami i to ich psia natura nakazała im zamienić psią wolność na psią bezgraniczną wierność wobec człowieka. Nadszedł czas, że my, wolni ludzie, dopuścimy wreszcie do swojej świadomości fakt, że ludzie nie są równi. Dokładnie tak jak z wilkami i psami, tak podobnymi zresztą do siebie. Tak samo z ludźmi. Są ludzie, którzy nigdy nie spsieją i nie przehandlują swojej wolności i nawet jak klatka będzie ze złota i złote będą miski i inne naczynia, z których będą karmione. Ten wilk w zoo uzmysłowił mi jeszcze jedno. W cyrku. W takim miejscu, gdzie człowiek organizuje rozrywkę dla innych ludzi. Widziałem i lwy, i tygrysy, ale nigdy nie widziałem i nie słyszałem, ani nie czytałem o wilku w cyrku. Natomiast czytałem i słyszałem o wilkach, które potrafiły odgryźć własną łapę, aby uwolnić się z sideł czywnyków. Widziałem wilka w zoo. Popatrzył na mnie z tak piękną, czystą, pozbawioną zbędnych emocji, esencjonalną nienawiścią. Zobaczyłem w jego oczach tę piękną, drzemiącą o potędze reaktora atomowego agresję. I powiedziałem do niego: bracie mój, kocham cię. Nigdy cię nie zapomnę. Może przyszedł czas, abyśmy zweryfikowali i przewartościowali powiedzenie człowiek człowiekowi wilkiem. Bracia wilki, siostry wilczyce, bywajcie. Może nas nie słychać. Nie, nas słychać. Może nas nie widać, ale słychać na pewno.